O takiej bitwie to ja mogę co najwyżej pomarzyć. Tak dużo uszkodzeń i to jeszcze na moim ulubionym polskim czołgu. Moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Maksiurak i dziś mam dla was potyczkę na 60. Lewandowskiego. Według mnie czołgu, który każdy Polak powinien mieć i zagrać przynajmniej jedną bitwę, najlepiej na haeczkach. I dziś, moi drodzy, zobaczymy bitwę tym pojazdem na mapie Dębina w losowaniu z dziewiątkami i dziesiątkami. To, co tutaj jest bardzo istotne, to to, że bohater nie pojedzie tam, gdzie pewnie większość z was przypuszcza, czyli do miasta, lecz na zielone. A to dlatego, że w tej bitwie bardzo wyjątkowo nie ma artylerii i bohater będzie tutaj mógł grać spokojnie na wieżyczkę. I to też jest taka dla was sugestia, abyście zawsze uważnie patrzyli na składy, ponieważ czasami ta najbardziej oczywista taktyka może nie być najlepsza. Czasami warto pójść na taki, wiecie, na takie ryzyko i po prostu spróbować czegoś nowego, bo to się może sprawdzić i pozwoli wam zrobić kosmiczny rezultat. Tak jak właśnie w tej bitwie. No i teraz pierwsza okazja. Niestety nie udało się trafić tego AMX-a 50B, a warto by było, bo kurde, to jest niebieski gracz, więc przypuszczam, że może tutaj zrobić naprawdę sporo roboty i problemy dla naszych sojuszników, którzy niekoniecznie muszą aż tak bardzo ogarniać. No ale na razie gracz ten popełnia ogromne błędy. Po raz kolejny odsłania swoją wieżę, no i teraz musiało wejść. Jest już ogryskiem. To jest lekcja dla niego, aby nie lekceważyć rywali, bo według mnie on po prostu lekceważy nas. No wyjeżdża takim papierem w ten sposób, to po prostu jest niedopuszczalne. No i teraz właśnie ta taktyka, o której wam mówiłem, czyli delikatnie wychylamy swoją wieżyczkę, tak aby mieć opuszczanie działa. Opuszczanie mamy świetne, minus 8 stopni i po strzale chowamy się za górkę na czas przeładowania. Ta taktyka w tej sytuacji naprawdę robi robotę, ale co bardzo istotne, my jesteśmy atakowani tak naprawdę z trzech stron. Z lewej mamy obiekta 705 i tego KPZ-a. Z prawej strony mamy jeszcze bardzo istotnego tutaj w tej układance 121 i jeszcze przed nami jest TEDek Forsz B i czołg ciężki AMX-50B, dlatego bohater, to jest bardzo istotne, musi regularnie obracać wieżyczkę w każdą ze stron. Bo jeżeli za długo będzie mierzył jakiś czołg, to w tym czasie dostanie w bok wieży. A wieża Lewandowskiego na boku nie jest aż taka twarda. W tym momencie już, moi drodzy, wam mówię 105 mm. No, dla mnie to jest trochę wręcz papier na dziewiątki, dziesiątki, także raczej nie ma mowy o rykoszetach i dlatego trzeba właśnie cały czas dobrze kierować rufę tam, gdzie rywal ma już gotowy pocisk. W tej bitwie bohater robi to właśnie bardzo dobrze i dlatego ma jeszcze tak dużo życia. No i tutaj też przy okazji warto nadmienić, że my mamy na tym Lewandowskim nietypową konfigurację. Bohater nie wybrał, jak też ja na przykład polecam, dosyłacza wentylacji i stabilizatora albo dosyłacza wentylacji i ulepszonego celowania, tylko wybrał ulepszone wzmocnienie. Jest to konfiguracja, która oczywiście ma nam dać lepszą tutaj wytrzymałość, szansę na przetrwanie większego ostrzału, bo mamy więcej życia, nie 2600, lecz 2860, ale to się oczywiście wiąże z tym, że inne elementy naszego pojazdu są osłabione, prawda? Także coś za coś. W tej bitwie wydaje mi się, że jednak ten pomysł, ta konfiguracja jest bardzo dobra, bo walczymy na krótkim dystansie. Zawsze, kiedy jesteście w stanie podjechać na blisko do rywala, ta konfiguracja ma sens, ale nie zawsze jest do tego, moi drodzy, opcja. To trzeba mieć w miarę dobrą mapkę, a wiadomo, że są takie bardziej zamknięte i bardziej otwarte. Wtedy ta konfiguracja się słabo sprawdza. No i teraz muszę wam powiedzieć, że trochę się dziwi, bo bohater tak troszkę chyba zapewnie przejeżdża tutaj przez te góreczki. No i to się wiąże ze stratą, no, sporej wartości HP. Dostaliśmy dwa razy od T5-4 i raz od Forsza B. Teraz jeszcze fartownie T5-4 się od nas odbija, bo on ma stokowe działo. Także takie jeżdżenie bokiem Lewandowskim to nie jest dobry pomysł i uprzedzam was, jak możecie, jedźcie przodem, a nie bokiem, bo bok mięciutki, tylko 100 mm na kadłubie, powierza 150. I teraz, moi drodzy, kolejna taka rzecz, która jest no nietypowa w tej bitwie, taktyka rywali. Grille 15 jedzie środkiem, nie mam pojęcia,
co mu przyszło do głowy, ale gracz ten naprawdę tutaj robi totalne warzywo. Nie powinien jechać Grill 15 przez środek mapki, bo Grill ma kiepskie maskowanie. Taka taktyka jechania środkiem przez tą, że tak powiem, wodę, przez tą rzeczkę, jeziorko, mogłaby mieć sens na przykład Lightem, prawda? Który ma świetne maskowanie. I nawet strzelając, prawdopodobnie nie dałoby się takiego gościa wykryć. Również można byłoby tak grać Esterfałem, który ma kosmiczne maskowanie, ale Grill 15 to jest Tedek, który ma fatalne maskowanie, więc jest to absolutnie niedopuszczalne, aby grać w ten sposób takim pojazdem. Po prostu powinien pojechać, że tak powiem, okrężną drogą, jak reszta jego sojuszników. No i teraz, moi drodzy, jest ten gracz, który z początku nam wychylał się pod lufę. Udało się go tutaj skończyć, ale już nie przez nas, lecz przez obiekta 430, Dr. House. O, proszę bardzo, ktoś to oglądał, serial. No i teraz mamy ze sobą taki słabszy strzał w tą 90. No zdarzają się pudła, zdarzają, ale na szczęście nie ma w tej bitwie ich tak dużo. Raczej bohater jest dość skuteczny. Przed nami kolejny bardzo ważny cel w tej bitwie. Obiekt 277, udało się go trafić. Wydawało mi się, że będzie rykoszet, a weszło za 722. Bardzo dobry strzał. Ważny cel, posłuchajcie, 277 robi tam spustoszenie na naszej bazie. Nie wiem, czy widzicie, ale nasi mają tam ogromne problemy, aby go zdjąć. On tam żyje i żyje i nikt go nie może zniszczyć. A my tymczasem oddajemy kolejną potężną bułę, teraz za 806 Waffentragera Aufpanzer 4. On także jest bardzo niebezpieczny, bo ma dwa działa, które mogą nas spokojnie tutaj pokarać i zabrać większość życia, także na niego trzeba uważać. On ma naprawdę mocne działo. W ogóle linia do Grill 15, choć nie jest już tak bardzo polecana jak do Esterfała, to potrafi przynajmniej przywalić raz a solidnie, bo jak gracie przykładowo Esterfami, to wiecie, że trzeba strzelać mnóstwo razy, aby zadać poważne uszkodzenia. I teraz Forszbe, moi drodzy, wyjechał na nas na pewniaka, na szczęście nie ma załadowanego golda, odbija się 3 razy, teraz ma 4 strzał, znowu rykoszet, fatalny magazynek w jego wykonaniu, to pewnie przez po prostu brak golda, prawda? I strzał w dolną płytę, spokojnie go wykańczamy, tutaj po prostu dobrą złą amunicję do naszego polskiego, moi drodzy, pojazdu. My odbijamy takie pociski, jak on ma, bez żadnego problemu. A to Teklin 4, na szczęście stokowy Leopard PTA już teraz go wykończył. Przed nami teraz już tylko tak naprawdę ten Waffentrager, tylko ten WZ. O, proszę bardzo, on tutaj dojechał. Mamy teraz już naprawdę dogodną okazję na takie snajpienie, można rzec, bo to 300-400 metrów, prawda? I właśnie na luzie trafiamy tego chińskiego niszczyciela. Najważniejsze jest to, że my się już nie musimy przejmować, że tak powiem, flanką, prawda? Lewą stroną. Tam może ta 90 wyjechać, ale tak naprawdę wszystkie kluczowe cele to są przed nami. I one nawet nas nie widzą. I o, zapaliła się żarówka, ale to przez 90. I moi drodzy, możemy naprawdę po raz kolejny za darmo robić damage. To, co ja uwielbiam i co polecam wam robić, że tak powiem, najlepiej. Czyli nie zbierać, a robić. Na tym polega w sumie World of Tanks, że my mamy no stosunkowo mało życia, prawda? Ale ważne jest, aby nie zbierać, a robić dużo uszkodzeń, jednocześnie też nie kampiąc jakoś przy czerwonej linii, bo nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, aby dobrze się wychylać we właściwych miejscach i bohater wybiera właśnie takie miejsce przy okolicach tutaj ciuchci, prawda, tego pociągu, wraku tego pociągu w sumie, można rzec. Tutaj, moi drodzy, możecie opuszczać armatę i wychylać praktycznie tylko wieżyczkę, dlatego robimy to tak skutecznie, tak bezpiecznie i nie ponosimy żadnych strat. Ale teraz odsłaniamy się już troszkę bardziej, no ale dopóki nie ma żarówki, nie ma problemu. Mamy na oku Waffentragera, który jest już na oparach. Ogólnie warto powiedzieć, że bitwa, no to teoretycznie powinna być wygrana, bo mamy gigantyczną przewagę w HP, 4300 do 1658. No na moje oko to jest easy winek, ale wiadomo, jak Tedyki snajpią, to nic nie jest pewne, bo wystarczy, że taki gość ustawi się w dobrym krzaczku i może wszystkich wysnajpić. No ale ja na razie w takie czarne scenariusze nie wierzę. Ważne jest to, żeby teraz tego grilla wysłać do garażu. Mierzymy w jego wieżyczkę, delikatnie go widać, mierzymy. Poszło, ciekawe czy weszło. No i teraz
od prawej strony tutaj podjeżdżamy. 90 po naszej lewej stronie. Ona nas może pokarać, ale na szczęście Leopard PTA w ostatniej chwili nam pomógł, bo ta 90 pewnie by nas trafiła z 3 razy. Zobaczcie, ten grill jest na oparach, czyli musiało wcześniej w niego wejść. Teraz kończymy go i zostają 2 ostatnie cele. Waffentrager i obiekt 705. Waffentrager oczywiście tam gdzieś przy budynku, w krzaczkach pewnie sobie siedzi. Obiekt to za budynkiem, także no tutaj raczej do niego nie dojedziemy pierwsi. Coś czuję, że lodówka może nam go tutaj zabrać. Ale Waffentrager, jego na pewno najchętniej bym chciał teraz jeszcze upolować, aby podkręcić ten kosmiczny wynik. No i proszę, Leopard PTA kończy tego obiekta 705. Skubany ma cela, już ma 4 fragi na koncie, on bardzo dużo w tej bitwie wysnajpił. Ciekawe, czy tylko fragi, ale czy też damage. Pytanie, czy on tylko nie dobija, bo tak też często jest, że niektórzy tylko dobijają, prawda, ogryski. A potem patrzymy, o, 1000 uszkodzeń zrobił. No i moi drodzy, Waffentrager, no niestety, troszeczkę przykro, ale no jest jak jest, już więcej w tej bitwie uszkodzeń nie zrobimy. Kosmiczny, moi drodzy, wynik Lewandowskim, 13 ponad 1000 uszkodzeń, 4 fragi, fragów mało, ale to chyba nie jest w tej bitwie najważniejsze. Mam nadzieję, że taka bitewka zachęci Was do wbijania polskiego czołgu, jeżeli jeszcze go nie macie, a jeżeli macie, no to wiecie, że jest to naprawdę solidna konstrukcja. Tyle ode mnie, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!